Kochany tato, pamiętam jak patrzysz w niebo i mówisz, zaraz będzie padać. I zaczyna się prawdziwa ulewa. Jest to na planie twojego filmu Święta Rodzina. Dziś mam 28 lat. Ty miałeś 29, kiedy umarłeś. Twój syn Marcin. Byliśmy młodzi, piękni, ty byłeś pięknym dzieckiem. Chyba było dużo w tym szczęścia. No trudno to jakoś określić, szczęście jako coś bardzo, prawda, konkretnego, ale było dużo momentów jakichś takich pełnych życia w tym wszystkim, a również były momenty konfliktowe. Oczywiście poprzez jakąś Staszka gwałtowność, którą często okazywał. Z nim było bardzo dużo problemów. Były z nim problemy zdrowotne i potem szkolne i potem jak z jego przystosowywaniem do życia. Właśnie z jego małżeństwem ze wszystkim były problemy. Więc z jego wyjątkowości ja sobie właściwie w jakiś sposób potem zdawałam sprawę, jak już był zupełnie dorosły. Kiedy on zaczął malować, kiedy zaczął potem robić filmy, nawet jak te filmy były źle, powiedzmy, opowiedziane, czy coś takiego, ale miały to wyraźne jego piętno. Zobaczyłem nagle na planie w sweterku obcisłym strasznie chudego, młodego człowieka, potwornie zarośniętego. W okularach, czyli jeszcze mniej, jeszcze bardziej trudnego do odczytania. Staszek Lateł był bardzo malomówny. W nim była jakaś po prostu zagadka, jakaś tajemnica. W którymś momencie czułem, że chciałbym mieć jak najwięcej Lateł w swoim filmie. Miałeś takie poczucie, że się obcuje z kimś, kto ma w sobie jakąś niebywale bogatą potencję, że jest w tym ogromna uczciwość, w tej zupełna bezkompromisowość, odrzucenie wszystkich jakby takich wartości, wiesz, zastanych, odrzucenie wszystkich konwencji do granic właściwie arogancji i chamstwa nawet czasami. Jednocześnie, wiesz, takie poczucie, że jeżeli kocham, to kocham, jeśli, wiesz, jeśli obiecuję, to obiecuję, znaczy wszystko na najwyższym diapazonie. I realizowane. Staszek był taką osobą ekstremalną. No, ekstremalną w tym sensie, że jakoś dążył do tych ekstremów, chciał jakoś pokazywać swoją siłę, swoją wytrzymałość, swoją jakąś oryginalność niesłychaną i takie granie trochę ze śmiercią i granie z własną wytrzymałością. On się może trochę wzorował na tych angielskich filmach, które były w modzie, tych młodych gniewnych. Jakoś zdałam się uwieść temu właśnie obrazowi, który on sam tworzył. A byłam na tyle młoda, że nie potrafiłam go skorygować.
To znaczy ja go widziałam takiemu, jak on mi opowiadał o sobie, że on jest. A jakby wcale nie widziałam go takim, jak on był naprawdę. Maluchu, za parę dni kończysz 7 lat i gdybyś był synem króla, mógłbyś objąć tron i panować w swoim królestwie. Mógłbyś wtedy, oczywiście dobrze się przedtem namyśliwszy, powiedzieć: ja tak chcę. I byłoby tak, jakbyś chciał. A ja się cieszę z tego, że będziesz coraz doroślejszy i mądrzejszy i że pewnie przyjdzie jeszcze taki dzień, że będziemy sobie mogli porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. Tak to się śmiesznie nazywa. Twój tata, Staszek. Imię? Franciszek. Nazwisko? Rettmann. Rok urodzenia? 1944. Zanussi sformułował, że miał być to jakiś ktoś, kto właściwie jakoś podobny jest do Staszka i namawiał Staszka, żeby to on sam zagrał tą postać. Ale Staszek był absolutnie przeciwny temu i nie chciał tego w żadnym wypadku grać. I uparł się, że on znajdzie kogoś, kto będzie odpowiedni i kto tą rolę będzie mógł zagrać. Minęło już chyba dosyć wiele tygodni w końcu tych poszukiwań. Pamiętam, któregoś razu wróciłam do domu i nagle zobaczyłam, że on zgolił brodę, ponosił brodę. Strasznie się zdziwiłam, bo jakoś tak aż mi się sufit ruszył jakby nad głową, jakoś to mi się wydawało takie zadziwiające, że on nie ma tej brody, jakaś inna osoba. I się zapytałam, dlaczego żeś zgolił tą brodę, i on mi na to odpowiedział, bo zdecydowałem się zagrać w tym filmie. Staszek wniósł siebie do filmu, to znaczy wniósł swoją bardzo oryginalną osobowość. To jest paradoksalne, że ten film w jakiś sposób, można powiedzieć, jest projekcją mojej własnej biografii, czy opowiada o moich intelektualnych rozterkach i ja się bardzo chętnie wpisałem w jego twarz, w jego fizyczność, w jego osobowość. Byliśmy tak do siebie niepodobni, że może właśnie ja chciałbym być takim człowiekiem, jak był Staszek. Bardzo mi odpowiadało takie wcielenie. I miałem takie poczucie dużej identyfikacji. Widziałem, że on rzeczywiście reaguje na moje problemy tak, jakbym ja chciał czasami zareagować, mieć taką minę, taki ton głosu, takie zdziwienie, jakie on pokazywał. To było bardzo dużo. Staszek potem, jak już się zgodził, to był bardzo tak buntowniczo nastawiony w trakcie tego kręcenia i krytykował cały czas sposób, w jaki Zanussi go używał do tego filmu, że on chciał jak gdyby wystąpić tu w roli właśnie takiego młodego, gniewnego James Deana, a tymczasem w jakiejś piżamie, w paski odgrywał jakieś sceny w łóżku z małżonką. I zabawne jest dosyć, ponieważ teraz oglądając ten film po latach, wydaje mi się, że to jednak jest Staszek. To znaczy, że ten człowiek, który tam występuje, to jednak jest gdzieś Staszek. Ale pamiętam, w czasie kręcenia tego filmu wydawało mi się, że to w ogóle nie jest on. To co mi każesz? No nic ci nie każę, ja ci w ogóle nic nie mogę kazać, mogę ci tylko poradzić, żebyś... Musisz po prostu zacząć żyć mniej intensywnie. To co ci sobie zaplanował na 3-4 lata rozłożyć na 5-6, po prostu musisz zwolnić tempo. Na 5-6, tak? To znaczy... Nie, no przecież to jest... To kompletny nonsens, ja już jestem spóźniony, ja straciłem lata, wiesz? Nie wiem, ja żyłem za mało intensywnie, dopiero teraz chcę żyć intensywnie, to... Co mi proponuje? Ja nie wiem, mam być inwalidą psychiczną, półtrupem normalnym, tak? Ja nie wiem, ja chcę żyć tak, jak chcę i nie chcę zdechnąć w biegu. Teraz jak robiłam ten film o Rembodzie, to myślałam często o Staszku, dlatego że miałam dokładnie tego typu osobowość, to znaczy
bardzo zdolny, bardzo egocentryczny, jednocześnie niebywale szlachetny, z taką potrzebą nieustannej prowokacji, nieustannego jakby stawiania pod znakiem zapytania wszystkich jakby takich wartości, które wokół niego są i jednocześnie taką tęsknotą do ładu. W pewnym momencie nasze drogi się jakoś zaczęły rozchodzić. Znaczy, w sposób może taki bardziej brutalny niż naturalny, ale wydawało mi się jakoś, że to moja koncepcja tego współżycia wyglądała inaczej. Myśmy wyjechali na wakacje i potem jakoś tak się złożyło, żeśmy już nie wrócili. Różniejsze robił afery na ten temat, żeby wracać. Chyba miał duże kłopoty z akceptowego rozstania. Tak bardzo to źle przeżył. Opierał się o to, co jego samego niepokoiło. Coś w tym było, ta sytuacja rodzinna bohatera, jego niepokój, czy on robi to, co powinien robić, czy jest w takim miejscu, jakim powinien być, czy się zachował tak, jak powinien się zachować. No to wszystko gdzieś wokół tego się kręciło. No ty byłeś wielokrotnie tematem naszych rozmów, tu żeśmy się doskonale rozumieli, ponieważ ja jestem wychowana w domu, którym także był rozbity i to zdecydowanie bez ojca. Jego rolę w rodzinie, jego rola męża, jego rola ojca i to jak wyglądała rzeczywistość, to były dwie zupełnie różne rzeczy. I to ten rozpad tego małżeństwa był taką dramatyczną konfrontacją między jego wyobrażeniem o tym, jak to powinno być i jak to jest, a tym, jak to naprawdę było. I on to przeżył niebywale intensywnie, jak wszystko, co przeżywał, był właściwie w rozpaczy. Dorotko, najdroższa, zrobiono mi propozycję, której nie byłem w stanie odrzucić i męczyłem się przy tym potwornie. Chodzi o wyjazd w Himalaje z wyprawą na lotce, najwyższy z niezdobytych dotąd szczytów. Wyjazd w sierpniu, powrót w grudniu. Miałbym tę wyprawę fotografować. On sobie wziął na przykład, że jest taternikiem, to było kompletną bzdurą, ponieważ jedyne jakieś drobne wyprawy odbył już w trakcie iluminacji, także rzeczywiście nie ma żadnego doświadczenia. Był w takim straceńczym nastroju. Ja pamiętam, w pewnym momencie jak gdyby chciał wyskoczyć przez to okienko. Też byłam pijana, dość go trzymałam go za pas, mając takie poczucie, że on jest silniejszy, jeżeli naprawdę będzie się chciał wysunąć, to mnie za sobą pociągnie. Więc takie sytuacje pamiętam i to z jednej strony świadczy o stopniu takiej jakby rozpaczy, a z drugiej strony właśnie o tej jego skłonności do pewnej teatralizacji swoich przeżyć i do pewnych takich gier. Ciekawe. Nie ma jednej fotografii. Tak. Nie ma jednej fotografii, która razem z twoją jakąś małą była przyczepiona na skrzyni, bo oni mieli takie skrzynie z osobistym, że. O to właśnie. Tak. Thank you.
jak ja się dowiedziałam od Staśka, że się wybiera w Himalaje, powiedziałam, przecież ty tak wysoko nigdy nie byłeś, gdzie ty się wybierasz? Po co? No a przecież wiesz, że ja jestem maksymalista, to muszę w górę. Ja mówię, słuchaj, ale to co maksymalista, to znaczy co? Chcesz wyjść tak wysoko, żeby Pana Boga złapać za palec od nogi? No może, no i co wtedy? No to mniej więcej nie zobaczysz. Ale Zbyszek, jego ojciec, powiedział mi, że on pojechał tam, żeby dojść do ładu ze samym sobą, tak on to nazwał. I myślę, że to chyba była prawda, to znaczy, że on jakby chciał się odnaleźć w tych jakichś warunkach, w tej przyrodzie, w tych ciężkich warunkach, chciał się odnaleźć, chciał zacząć jakieś nowe życie. Potem, wiesz, jak to się patrzy wstecz, to potem człowiek żałuje i właściwie ja się wtedy nauczyłam raz na zawsze, że należy wszystko mówić to, na co się ma ochotę, bo można nie mieć okazji już tego powiedzieć. I pamiętam, że myśmy ostatnie minuty na lotnisku pletli jakieś głupoty o tym, że jak on już wejdzie na ten szczyt, to ma gdzieś monolog Cordiana na Mont Blanc. No pomyśl. No. Starzej muszę tylko przyślij mi go w liście, bo ja go nie pamiętam. No pomyśl. Maluchu, pomyśl, że mało które dziecko dostaje listy pisane pod najwyższą górą świata. Czy pamiętasz, jak jechaliśmy razem na jednym krzesełku wyciągiem na Szrenicę i ty zapytałeś, czy dojedziemy na Księżyc? A ja, wspinając się doliną, która jest ze wszystkich stron otoczona pionowymi ścianami skały i lodu, myślałem sobie, że jestem na Księżycu. Twój tata, Staszek. A ty w ogóle co? Chcesz tam na stałe zamieszkać w obozie drugim, jak tego wnioskuje odbiór? Andrzeju, ja się w ogóle fizycznie czuję tak dobrze, że myślę, że wbrew różnym obawom, to myślę, że kot wejdzie na tą ścianę, którą mnie straszyć odbiór. Staszka zawsze trzeba było przytrzymywać, bo chciał robić więcej niż należało. Zawsze był pierwszy, zawsze brał więcej ciężaru niż powinien wziąć. No i chciał być zawsze jak najwyżej w górach. Zawsze miał do mnie pretensje, że ja go jak gdyby powstrzymuję, że tutaj można by było kręcić z obozów wyższych. No i po raz pierwszy do tego obozu trzeciego wtedy poszliśmy 4 grudnia. Tak się złożyło, że na dzień przed wyjściem do obozu trzeciego rozmawialiśmy w namiocie i wtedy Staszek powiedział mi, że on wciąż czeka, żeby mieć takie doświadczenie w swoim życiu. Takie ostateczne. Maluchu, zaraz wychodzę dalej, lodowiec. Strasznie marzną mi ręce przy pisaniu, ale jak wrócę, może wiatr przestanie wiać, będzie cieplej i napiszę wtedy dłuższy list. Chciałbym, żeby wszystkie lata bez ciebie mijały jak godziny. Twój tata. I tymczasem w nocy zerwała się burza. Już było wiadomo, że rano nie będzie żadnego wyjścia, bo to była gwałtowna, taka chyba najsilniejsza, jaka do tej pory w czasie całej wyprawy się wydarzała. No był to huragan taki, gdzie groził w każdej chwili zerwaniem w ogóle namiotu, porwaniem go. Na szczęście ten namiot był w takim zagłębieniu, pięciu lodowca i tylko dzięki temu on miał szansę ocaleć. Tak minął pierwszy dzień, minął drugi dzień. Coraz było mniej żywności, pogoda się nie poprawiała i był wiatr z 200 km, 250 na godzinę. I przy temperaturze minus 40 było wiadomo, że trzeba będzie się ewakuować stamtąd, że trzeba po prostu stamtąd schodzić. Zbliżamy się, zbiegamy się i odchodzimy w dół. Odbiór. Tak, pamiętasz, Tadek, o tym, żeby tam się zaopiekować Staszkiem, odbiór?
Oczywiście już troszkę urodzony cały czas. To znaczy podstawowe pytanie. Schodzić koło godziny 11 w porządku. Piotrowski, Staszek, ja na końcu. Po przejściu 30 metrów pękła mi sprzączka uraka i myślałem, że to już, że moja szansa w tym momencie, że już koniec, że ja już nie mam żadnej szansy. Ponieważ oni obaj się oddalili, zniknęli w zamieci. No i zacząłem samotnie schodzić już. Mniej więcej godzinę później. I kiedy byłem w połowie ściany, w miejscu, gdzie już wydawało się, że jest bezpieczne, bo to już się zaczynały poręczówki, tam był taki układ, że ta stromizna nagle zaczynała się coraz bardziej, także ja nie widziałem tutaj, ta część była zakryta. I kiedy przeszedłem przez tą barierę, trzymając się poręczówki, nagle poczułem, że lina poręczowa jest obciążona. Nawet nie zauważyłem jeszcze niczego, tylko poczułem, że jest obciążona. No i wtedy spojrzałem w dół i zobaczyłem, że na tej linii wisi Staszek. Wiesz co, to ja nie potrafię odpowiedzieć, co ja w tym momencie czułem. Wydawało mi się to wręcz absurdalne i niemożliwe, to coś, co zobaczyłem. Ciało winęli w namiot i pochowali w szczelinie. Lodowce pływające. Zanim do czoła dojdzie, to upłynie kilkaset lat. Przeznaczenie, w co wyposażyła miejsce, czy obraz, czy ślad.